koronawirus to nie tylko zabezpieczenie epidemiczne, zagrożenie epidemiczne, ale również zagrożenie dla gospodarki. W pierwszej chwili na pewno, już wiemy zresztą, że najbardziej dotknięte zostały takie branże jak branża turystyczna, branża przewozowa i branża gastronomiczna. Ale jeżeli myślimy, że na tym się skończy, to jesteśmy w błędzie. Im dłużej będzie trwał przestój gospodarczy, tym będą dołączały do tego pozostałe branże, przede wszystkim branże usługowe i branże produktów, towarów luksusowych. Na pewno branże spożywcze sobie z tym koronawirusem poradzą. Oni co najwyżej mogą mieć problem z malejącą liczbą zatrudnionych pracowników i nad tym należałoby się zastanowić, w jaki sposób uzupełniać te braki. Być może tam, gdzie mamy przestoje w niektórych przedsiębiorstwach, można byłoby przekazywać pracowników do tych przedsiębiorstw, którym tych pracowników brakuje. Natomiast zdecydowanie rząd musi przygotować konkretne rozwiązania i propozycje zmierzające do ochrony miejsc pracy i ochrony przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich. Dzisiaj już wiemy, że największym problemem naszym będzie płynność finansowa. Nawet duże firmy potrafią sobie w pewnym sensie poradzić gospodarczo, bo nie mają problemów jakichś zdecydowanych finansowych, ale opóźnienie płatności na pewno będzie dużym problemem. I tutaj wiemy, że rząd zaangażował banki, sektor bankowy, który ma przygotować konkretne rozwiązania, które tą płynność przedsiębiorców miałyby poprawić. Ale płynność przedsiębiorców to również płacenie podatków i składek ubezpieczenia społeczne. W związku z tym oczekiwalibyśmy, żeby rząd w przygotowanej specustawie czy też ustawie antykryzysowej zaproponował na przykład odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenie płatności kwestii fiskalnych, podatkowych, podobnie jak zaproponowały to rządy innych państw, które poszły nawet krok dalej, bo w niektórych przypadkach te należności wobec państwa są umarzane. My na razie nie mówimy o umarzaniu, chcielibyśmy po prostu o stworzeniu takich warunków dla przedsiębiorców, w których moglibyśmy spokojnie prowadzić swoje biznesy i co najważniejsze, prowadzić je również po tym, jak koronawirus przeminie.